Dostajecie też koszulkę, za każdy ukończony punkt dostajecie element układanki, który dajecie sobie do koszulki, żeby łatwiej wcześniej nie zamokło. Koszulki są mapy są zalaminowane i z tyłu macie numer telefonu, jeśli coś by się działo. W takim razie Dzień Myśli Braterskiej. To jest tak naprawdę data urodzin założyciela skautingu ogólnopolskiego. W dzień 22 lutego skauci na całym świecie właśnie obchodzą dzień urodzin swojego założyciela, nazwanym Dniem Myśli Braterskiej. U nas w Cieszynie jest obchodzony akurat dzisiaj, bo mamy sobotę, a chcieliśmy zorganizować grę. Są u nas dzisiaj patrole z Jaworzna, są też patrole z innych części, nie tylko z naszego Chówca. Mają grę po Cieszynie, po ważnych miejscach w Cieszynie. Będą zwiedzać i oglądać architekturę, zwiedzać też różne ciekawe miejsca historyczne i dowiadywać się o historii naszego założyciela. Mamy 9 patroli. Maksymalnie 10-osobowych, będą chodzić po punktach i realizować zadania. Na przykład mają szyfrowanie map. Kiedyś właśnie Robert Baden-Powell, jak był na swojej misji zwiadowczej, podawał się za botanika i chował mapy w rysunkach motyli. Będą robić właśnie całkiem podobne mapy. Będą również szukać śladów w lasku miejskim. Albo patrzeć przez lornetkę, szukając punktów po czeskim Cieszynie z naszego punktu widokowego na wzgórzu zamkowym. Wiem, że w tym roku zorganizowaliśmy właśnie w formie gry miejskiej u nas w Cieszynie, żeby też trochę zareklamować Cieszyn i nasze harcerstwo w Cieszynie. Mam nadzieję, że się uda, że będą się dobrze bawić. Po grze, która kończy się o godzinie 14, idziemy na zupę na bistro pod Wałową. Dziękujemy za przyjęcie. A następnie na halę Zespołu Szkół Technicznych imienia pułkownika Gwidona Langera, gdzie będziemy mieli oficjalne zakończenie razem z tortem urodzinowym. U nas w Chówcu nasz Chów jest zrzesza drużyny z całego powiatu cieszyńskiego. Jest nas w Chówcu ponad 100. W różnych miejscowościach. Wszystkie drużyny tak naprawdę są opisane na stronie naszego Chówca. Dziękujemy za udostępnienie naszego Domu Narodowego miastu. Dziękujemy również za piwnicę w Muzeum Śląska Cieszyńskiego i pani Irenie, że mogła stanąć na punkcie i poprowadzać naszych karcerzy po cmentarzu żydowskim. Dziękujemy również Zamku Cieszyn za udostępnienie tramwaju i rotundy. Dziękujemy też panu Krzysztofowi Neściorowi za udostępnienie Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich. Dziękujemy również za Książnicę Cieszyńską. Dziękujemy również strze na Wałowej oraz dyrektorce Zespołu Szkół Technicznych imienia pułkownika Gwidona Langera, która udostępniła nam halę na zakończenie. Dziękujemy również Strefie Wolności za nagrodę główną oraz Castoramie za doposażenie nas w sprzęcie.